Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym oceranku. A dzisiaj w jakimś sensie kontynuujemy rozważania z dnia wczorajszego. Też czytamy Ewangelię Mateusza i zaczynamy ją czytać od 7 wersetu, ale przypomnę tylko króciutko, jeżeli ktoś ma krótką pamięć, iż wczoraj mówiliśmy o obłudnikach, którzy sądzą innych ludzi, próbując w jakiś sposób im pomóc, sami są ślepi i robią tylko tym ludziom krzywdę. A w swojej głupocie i naiwności później idą do ludzi z tego świata, zapewniając im o ich o Bożej miłości, o tym, że Jezus ich kocha, że są tacy ważni dla Boga. Niektórzy nawet mówią, że Jezus jest zakochany do nieprzytomności w nich. A kończy się tym, że te psy i te świnie zaczynają w końcu ich obsikiwać, podgryzać, deptać. No i jest pytanie, co zrobić w ogóle w tej sytuacji? Czy jest jakieś wyjście? No i to wyjście znajdujemy w kolejnych wersetach. 7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Kiedy do człowieka dociera, że jest całkowicie bezradny i nawet może nie rozumie, dlaczego tak jest, może nie rozumie, że jest ślepy, głupi i głuchy, Biblia do niego mówi: proś. Proś, a będzie ci dane. Kołacz, a otworzą ci. Jedynym rozwiązaniem w sytuacji, w której widzimy, że to nasze życie jest kulawe i te nasze próby zmiany naszego życia i pomagania też innym ludziom, w cudzysłowie pomagania, niestety, ale palą na panewce, Jezus mówi wtedy: przychodź i proś. Proś, proś, nie przestawaj prosić. Zwróćmy uwagę na to, co Jezus mówi. To są niezwykle ważne słowa. On mówi: kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co przeczytałem, ale to, co przeczytałem, nie jest zgodne z tekstem biblijnym. Jezus bowiem powiedział, że każdy, tego nie przeczytałem, każdy, kto prosi, każdy, kto prosi. Jezus mówi: każdy, kto prosi, otrzymuje. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma takich ludzi, którzy by prosili, zaraz powiem o co chodzi w tym proszeniu, a Bóg by na to nie zareagował. Nie ma takich ludzi. Bo Jezus powiada, że każdy, bez wyjątku każdy, i każdy, kto szuka, ten znajduje. Każdy, który kołacze, temu otworzą. Co to znaczy prosić, szukać i kołatać? Po pierwsze, Jezus wyraźnie wskazuje na siebie. Nie chodzi o to, żebyś szukał nie wiadomo gdzie, kołatał nie wiadomo do kogo, pukał nie wiadomo w które drzwi, szukał nie wiadomo czego, prosił nie wiadomo kogo. Masz przyjść do Jezusa. Przyjście do Jezusa oznacza, że jestem gotowy słuchać tego, co On ma mi do powiedzenia i wierzyć temu, co On powiedział. Jan 3,36, proszę sobie sprawdźcie, co tam jest napisane. Ten jest wierzący, kto wierzy w każde słowo Jezusa.
Reszta to są ludzie niewierzący. I nie ma nawet tutaj pola do jakiejkolwiek dyskusji. Jeśli więc Jezus mówi proś, to oznacza to, że ty idziesz do Jezusa i jesteś gotów, gotowa słuchać tego, co on ma do powiedzenia i wykonywać to, co on powiedział. Wykonywać. Jezus mówi w bardzo prosty sposób. Jeżeli jesteś złym człowiekiem, a dajesz dobre rzeczy swoim dzieciom, to jak sobie wyobrażasz, że Bóg, który nic wspólnego z tobą nie ma, jest istotą doskonałą, świętą, pełną miłości, to on zrobi ci na złość? To on wróci się do ciebie, chociaż ty chcesz go słuchać? Jesteś gotów wykonywać jego wolę? On mówi, nie, ja nie mam z tobą nic wspólnego, nie mam czasu teraz, idź sobie gdzieś tam. Jeżeli nawet Bóg nie odpowiada, dzień, dwa, trzy, pięć, nawet rok, to ty jesteś codziennie na kolanach i codziennie prosisz. W międzyczasie czytasz Słowo Boże i wiesz, czego Jezus od ciebie oczekuje. I wykonujesz to. Nawet gdyby cię to kosztowało wszystko. Pamiętam, jak pewien człowiek przyszedł kiedyś w czasie nabożeństwa i poprosił o modlitwę. I mówi tak. Wiecie, do mnie i do starszych zboru. No, nie daję sobie rady z alkoholem. Próbuję. Nic mi to nie wychodzi. Módlcie się. Ja go zapytałem. Powiedz mi, bo to już było chyba piąty, szósty czy siódmy raz. Czy ty lubisz pić? O tak, pastorze, lubię. To powiedział mu, ja nie będę się z tobą modlił. Ponieważ ty lubisz to, więc jak stąd wyjdziesz, to i tak będziesz pił. Ale jak tak pastor może mówić? Tak się zresztą stało. Los tego człowieka jest tragiczny. Odmówiłem modlitwy, wiedząc, że ten człowiek nie chce wykonywać woli Bożej. W innym przypadku przyszedł człowiek, który miał problem z papierosami. Mówi, ja już się tak męczę. Ja naprawdę jestem gotów wszystko zrobić, żeby nie palić. Mówię, mogę pościć, mogę modlić się tygodniami. Co chcecie, to mi powiedzcie, żebym robił, ja to będę robił. Mówię, dobrze. Skoro jesteś zdecydowany, żeby nie palić, zapłacić każdą cenę, tak, jestem, każdą cenę zapłacę, to pomodlę się z tobą. O, chwała Bogu, pastorze. Ale w tej modlitwie będziemy wołali do Boga, tak, będziemy wołali, i ty będziesz się modlił, powtarzając za mną, Panie, jeżeli wezmę do ręki kolejnego papierosa, to ty mnie zabij. O nie, to ja się o to nie będę modlił. To ja się też z tobą modlić nie będę. Nie wiem, co się z nim stało. Już wiele lat się nie widzieliśmy. Ja wiem, że to, co powiedziałem przed chwilą, te dwa świadectwa nie wszystkim się spodobają. Ale guzik mnie to obchodzi. Natomiast chcę wam powiedzieć, że jeżeli ty przychodzisz i prosisz, to znaczy, że jesteś gotowy wykonywać wolę Bożą. Bo jak prosisz tylko po to, żeby dostać i robić wszystko po swojemu, to nie dostaniesz nic. I mało tego, pójdziesz pomiędzy ludzi, będziesz nadawał na Boga, będziesz go przeklinał, że on ci, ty prosiłeś, ty wołałeś, a on ci nie odpowiedział. Bóg ci odpowiedział. Milczeniem. Bóg ci powiedział, dopóki nie zgodzisz się wykonywać mojej woli, nie mamy o czym rozmawiać. Więc nie zrzucaj winy na Boga, bo to ty jesteś winien. To ty jesteś winna. To wy podjęliście decyzję, że wy chcecie się pozbyć problemu, a nie chcecie zmienić swojego życia. To są dwie różne sprawy. Zupełnie. I podsumowaniem jest fantastyczny werset. To jest, ten problem ciągnie się przez cały szósty rozdział, siódmy. I taka puenta jest. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Co to znaczy? Czyli nie sądźcie ich takim sądem, który jest niesprawiedliwy. Zanim osądzisz człowieka,
to wyjmij belkę ze swojego oka. To nie oznacza, że nie wolno sądzić. Nieprawda. Biblia mówi, że mamy prawo i obowiązek osądzać innych, ale trzeba to robić sprawiedliwie. Nie patrz na to, jak ludzie postępują i nie buduj sobie własnej historii, ale spójrz na swoje życie. Własne życie. Jeżeli chcesz, żeby cię ludzie miłowali, to ich miłuj. Jeżeli chcesz, żeby ludzie traktowali cię sprawiedliwie, to ich traktuj sprawiedliwie. Jeżeli chcesz, żeby ludzie nie kłamali o tobie, to nie kłam o nich. Czy to jest gwarancja, że nie będą tak, że będą tak postępować? Nie, żadnej gwarancji nie masz. Ale nikt nie będzie mógł ci zarzucić, że ty na ich temat plotkujesz, że ty pod ich adresem kłamiesz, że ty nie okazujesz im szacunku i miłości. Nie, tego nie będą mogli powiedzieć. Ale ty będziesz mógł swobodnie, spokojnie spojrzeć im w oczy i powiedzieć, źle postępujesz. I ty wiesz, że źle postępujesz. W wielu przypadkach właśnie taka sytuacja, taka relacja z innymi ludźmi może ich uratować. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Amen.